Tak wyglądają winorośle po 5 tygodniach od wsadzenia do doniczek. Na środkowej sadzonce widać nawet kwiatostan. Istnieje może pewna pokusa, żeby ten kwiatostan zostawić i zobaczyć, co będzie, czy się może zawiążą w tym pierwszym roku owoce, ale raczej warto uszczyknąć. To się nigdy nie udaje. Ja już parę razy próbowałam i nigdy nie było w pierwszym roku owoców, a to tylko osłabia roślinę. Winorośle to są rośliny, które bardzo lubią słońce. Warto je postawić na jak najbardziej na słonecznionym miejscu. Przezroczyste doniczki umożliwiają podglądanie korzonków. Widać, że system korzeniowy się coraz lepiej rozwija. Zobaczmy teraz ten kwiatostan. O, chyba nawet jeden z kwiatków już rozkwitł. Muszę powiedzieć, że trochę szkoda mi tego kwiatostanu, ale jednak go uszczyknę dla dobra roślinki.